Siemanko Bokserskie Świry Witajcie na kanale Prince Boxing w siedzibie głównej Prince Boxing Ja mam na imię Filip i z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich dobrych chłopaków że wszystko jest w porządku jest git pozdrawiam całą Legnicę dobrych chłopaków i niech się to trzyma dobry przekaz leci przyłączam się do życzeń i oczywiście kto ma wiedzieć kto ma wiedzieć ten wie wszystko jest dobrze powolutku w innym ciśnieniu się nie strasz, nie strasz ludzi tak jest a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć historię mego życia, która zaczęła się tak od chłopaka z getta, który chciałby zmienić świat. A tak poważnie to chcę Wam opowiedzieć historię, która się wydarzyła jak miałem 19 lat. Są wakacje, mam 19 lat, imprezujemy gdzieś tam z chłopakami na dworze i skończyliśmy chyba o 5 rano gdzieś na, na terenach Służewca, gdzieś przy jakimś jeziorku w Warszawie imprezujemy. I nad ranem chłopaki zaczęli brać biały proszek, kto ma wiedzieć, ten wie. I wjechał, wjechał temat na takie gadki typu chłopaki, dawajcie się ogarniamy, co my kurwa w ogóle robimy, no nie? I zaczęli się nakręcać coraz bardziej. Pamiętam, że jeden zaczynał opowiadać, że wróci do szkoły, że założy firmę, że jeszcze wszystkim pokaże, że pokaże swojej mamie, że będzie z niego dumna. Ktoś inny zaczął się nakręcać, że pójdzie na siłownię, że schudnie. I widziałem oni się nakręcili coraz bardziej. Zaczęli w się krzyczeć, szarpać się i ja, byłem, ja tylko piłem, więc zaczął mnie już trochę zmulać, ale słucham ich i myślę sobie, kurde, aż sam im uwierzy, uwierzyłem, bo była w tym taka energia, wiecie, taka moc, aż jeden z naszych, jeden z chłopaków, najstarszy z naszej ekipy, mówi do nich tak: Chłopaki, zamknijcie, kurwa, mordę, bo nie mogę was, was już słuchać. I zaczął tłumaczyć, że on takie stany przerabia już kilka, kilka lat temu, że totalnie, wiecie, na fazie, miał mnóstwo energii, czuł, że wszystko poukłada, czuł, że wszystko ogarnie. I po tym, Ale potem przychodziło zderzenie z rzeczywistością, budził się następnego dnia rano na mega kacu, nic, nic się nie chce i tak dalej, po czym miało parę dni, poczuł się lepiej, jest następny weekend i znowu leci w balet i znowu to samo. I teraz mam takie przemyślenie, że wszyscy, którzy byli wtedy na, na, na tym, nad tym jeziorkiem, można delikatnie rzecz, rzecz ujmując, nie osiągnęli zbyt dużego sukcesu w życiu. Aczkolwiek uważam, że każdy z tych chłopaków miał spory potencjał, który po prostu zmarnował. No i teraz zastanawiam mnie, jak to zrobić, żeby nie zmarnować swojego potencjału. I myślę, że główna różnica między ludźmi, którzy osiągają coś w życiu, a tymi, którzy nie osiągają, jak miałbym wytypować jedną jedyną rzecz, to jest cel, jakiś, jakaś wizja, jakiś punkt, do którego dążymy. Bo wiem, że dużo osób, które będzie oglądało ten materiał, trenowało albo trenuje boks, więc wiecie, że jak się ma jakiś cel, jak macie zawody, jak macie walkę, to zupełnie inaczej się trenuje. Przychodzicie na salę, wiecie, co macie robić, jesteście nakręceni, jesteście zmotywowani, wiecie, po co to robicie i dlaczego to robicie, łatwiej się trzyma michę i tak dalej, niż jak nie macie walki, nie macie zawodów, to się trenuje yy, o tak o. I większość ludzi żyje właśnie o tak, o tak o, i jak podejdziecie na ulicy do przypadkowych ludzi i zapytacie się ich, jaki jest ich cel w życiu, to większość wam powie, yy, ale jak to, przecież chodzę do pracy, weź mi daj kurwa spokój. I właśnie do tego to się sprowadza, że jeżeli masz takie podejście, to potem masz takie rezultaty, jakie masz. Czyli pierwsza podstawowa rzecz, cel. Ja ze swojej strony polecam zapisać sobie ten cel, zapisać go sobie w zeszycie w telefonie, na ekranie, na pulpicie komputera, na tablicy. Wiem, że wiele ludzi śmieje się z zapisywania swoich celów, ale zapytajcie się tych ludzi, co osiągnęli w swoim własnym życiu. Także zapiszcie ten, ten cel, co chcecie osiągnąć a potem zapiszcie podstawowe kroki, podstawowe działania, jakie możecie podjąć. I uwaga, nie musicie od razu wiedzieć wszystkiego. Tak naprawdę nie musicie nic wiedzieć. To jest właśnie cała magia tego wszystkiego, że róbcie, zróbcie cokolwiek. Nie wiem, wpiszcie ten problem w Google, obejrzyjcie jakiś film na YouTubie, zadzwońcie do, jak, do jakiejś hurtowni, jeżeli chcecie coś kupić, jakiś towar sprowadzić, tak jak ja na przykład to robiłem, zapytajcie się o, o coś, napiszcie maila, zróbcie dosłownie cokolwiek. I to jest kolejna rzecz, czyli codziennie, Róbcie coś, co Was zbliża do Waszego celu. Ja na przykład codziennie wieczorem, przed snem zapisuję sobie najważniejsze rzeczy, jakie mam do zrobienia następnego dnia. I to jest, uważam, jedyny powód, jedyny powód, dla którego je robię. Że po prostu wstaję rano, wiem, co mam do zrobienia i to robię. I wiadomo, czasem mi się chce, czasem mi się nie chce, zazwyczaj mi się nie chce, ale to jest pół biedy, bo wtedy powiedzmy... Przypominam sobie, po co to robię, dlaczego to robię. Czasami sobie obejrzę jakiś właśnie motywujący filmik, albo poczytam sobie książkę i trochę mnie to nakręca, ale gorzej, jeżeli w Twojej głowie pojawiają się te myśli, które ma każdy, które cię sabotują, które ci mówią, że to nie ma sensu, że to ci się nie uda, że wszyscy przecież ci tak mówią, że może powinien coś innego zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I mam takie myśli bardzo często i no ale nauczyłem się, że te myśli, że teraz wam zdradzę sekret, największy, który odkryłem. Że ten głos w Twojej głowie, który mówi ci, że nie dasz rady, kłamie. I zawsze wtedy, dosłownie na tej tablicy, mam napisany cytat. Filip, nieważne co czujesz, rób dalej swoje. I do tego to wszystko się sprowadza. Tak naprawdę nikt nie wie, co będzie. Nikt nie wie, czy jakiś biznes wypali, czy jakiś sportowiec odniesie sukces, czy go nie osiągnie, czy go nie odniesie, i po prostu musisz wierzyć, musisz codziennie rano wstawać i robić, a w tym najbardziej pomaga cel. Jasny, klarowny cel zapisany. Do tego są działania, które musisz podjąć, i po prostu codziennie rano wstajesz i robisz swoje, i robisz swoje, i robisz swoje. Aż w końcu ten cel jest coraz bardziej klarowny. Jak coś nie działa, to zmieniasz zasady gry i robisz coś innego. I teraz uwaga, nie musisz być zmotywowany, nie musisz się chcieć, nie musisz wiedzieć, musisz po prostu kurwa wstać rano i zrobić to, co masz do zrobienia. Jakkolwiek małe by to nie było, to w jakimś tam stopniu przesuwać się to do przodu. I, I takie mam po prostu przemyślenie, że większość osób bardzo chce, właśnie się podpala, ale gdzieś tam ta energia potem ucieka, umyka, bo nie zrobili właśnie tych rzeczy, o których teraz powiedziałem. Dobra, jeżeli wam się podobał ten materiał, to zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić następnych filmów. Dawajcie kciuki w górę i piszcie w komentarzach swoje przemyślenia, bo pewnie każdy przeżywał takich historii, jak, jak się z chłopakami. Gadało, czego to się nie zrobi, a potem kończyło się tak jak zwykle. Więc jeżeli nie chcesz, żeby skończyło się tak jak zwykle, to dosłownie teraz zastopuj ten film i zastanów się, co chcesz zrobić, zapisz sobie to, a potem po prostu codziennie zaczynaj, zacznij to robić. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, yy, trzymam za Was kciuki i róbcie swoje. Pryjnie z wami.